Witajcie, drogie dzieci! Zapraszam was do naszego nowego kanału, z którego dowiecie się wiele ciekawych rzeczy ze świata nauki i nie tylko. Głównym bohaterem dzisiejszego odcinka jest Max Babel. Macie już tę postać w swojej kolekcji? Jest to postać z drugiej serii z drużyny Sky Unit. Na początek pokażę wam, dlaczego używanie mydła jest główną bronią w walce z bakteriami i wirusami. Żeby zrobić razem ze mną doświadczenie w Laboratorium Profesora K, będziecie potrzebować głęboki talerz, może być też miska, odrobinę wody, mielony pieprz, patyczek do uszu, mydło. Macie już wszystko? Do talerza lub miseczki nalewamy teraz troszkę wody. Rach! Do wody wsypujemy zmielony pieprz. Sypu, sypu. Teraz do talerza wkładamy patyczek. Ciach! Ha! Ale nic się nie dzieje. Tym razem patyczek zamoczony jest w mydle. Wkładamy go do talerza. Pach! Wszystkie cząsteczki pieprzu uciekają. Widzicie to? Widzicie, w jaki sposób mydło powoduje, że bakterie i wirusy uciekają? Czy będziecie teraz walczyli z wirusami? Tak, będziemy! Nie! Nie będziemy myć rąk! Dzieci, nie słuchajcie Mr. Kinga! Mycie rąk jest bardzo ważne! Profesorze K, pokaż nam, jak myć ręce tak, aby zarazki nie miały żadnych szans! Dobrze. Aby przekonać się, jak umyć ręce, aby były czyściutkie, zrobimy kolejny eksperyment. Przygotujcie tym razem rękawiczki oraz mydło. Drogie dzieci, teraz zaprezentuję wam, jak prawidłowo umyć nasze dłonie. Na początek nabieramy mydło i mydlimy wewnętrzne powierzchnie dłoni, pocierając jedną dłoń o drugą. Ciach! Następnie splatamy dłonie, pach, i myjemy przestrzeń między palcami. Drogie dzieci, teraz mydlimy wierzch jednej dłoni wnętrzem drugiej i na przemian bang! Dalej myjemy nasze opuszki dłoni, pocierając górną część prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni i odwrotnie. Szuruburu! Teraz kolej na kciuki. Ziu! Ruchem obrotowym pocieraj kciuk prawej dłoni wewnętrzną częścią lewej dłoni i odwrotnie. Czubki naszych palców umyjemy ruchem okrężnym, pocierając wewnętrzną stronę drugiej ręki. Pyk! Na koniec okrężnym ruchem namydlimy nadgarstki. Wow! Czas spłukać mydło pod wodą i wysuszyć ręce. Widzicie? Żeby być w pełni przygotowanym na walkę z wirusami, nie wystarczy zwykłe mycie rączek. Mydło musi być w każdym miejscu, żeby bakterie i wirusy nigdzie się nie schowały. Teraz nawet Mr. King wie, że trzeba dokładnie myć ręce. Na koniec jeszcze kilka ważnych zasad. Ręce myjemy przez 30 sekund. Wtedy wiemy, że żadne bakterie i wirusy nie przeżyją. Myjemy ręce zawsze, kiedy wrócimy do domu. Myjemy ręce przed każdym posiłkiem. Nie dotykamy rękoma buzi, kiedy ręce są nieumyte. Czy to jasne? Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się podobał, to polubcie ten film i kliknijcie subskrybuj. To ten kciuk uniesiony do góry i duży napis subskrybuj. Jeden i drugi przycisk znajdziecie poniżej. Do zobaczenia!